Czołem, nazywam się Marcin Dorociński i zapraszam na podcast Pod Prąd. A moim dzisiejszym gościem będzie Wienio, jeden z najlepszych polskich raperów, założyciel legendarnej grupy Molesta Evenement, producent muzyczny, dziennikarz radiowy. Wienio już na mnie czeka, a ja tylko parkuję Corsę E i zaczynamy. Dzień dobry, cześć Marcinie, witam wszystkich. Czołem. Piotr, jesteś raperem, wokalistą, piszesz teksty, byłeś DJ-em, czy jesteś DJ-em, prowadziłeś program w radio, jesteś aktorem, jesteś reżyserem, o, napisałeś książkę. Ile tych aktywności. No właśnie, dlatego powiedziałem, że niezwykle ciekawy i twórczy, i płodny człowiek. A przyjechałem po ciebie korsą elektryczną, a ty zrezygnowałeś podobno całkowicie i chciałem cię namówić, żebyś się potem, jak chwilę porozmawiamy w tym samochodzie, nim przejechał po mieście i zobaczył, jak się jeździ autem elektrycznym, jeśli nie jeździłeś nim wcześniej. Słyszałem, że przyspieszenie jest pierońskie po prostu. Przyspieszenie jest pierońskie, ale przyspieszenie... Można mieć dobre przyspieszenie, ale nie zawsze z niego korzystać. Natomiast jest wiele plusów wynikających z jeżdżenia autem elektrycznym po Warszawie na przykład, ponieważ... Możesz korzystać z buspasów legalnie i nie płacisz za parkowanie. No to grubo, no to wjeżdżamy w temat. Słuchaj, zrezygnowałem z samochodu dlatego, że, krótko mówiąc, w Śródmieściu teraz nie ma gdzie zaparkować, a te starsze dzielnice, jak Powiśle czy Śródmieście, nie oferują żadnej podziemnego parkingu czy super miejsca. W związku z tym to nie ma najmniejszego sensu. Samochód, wiadomo, kosztuje, pali jak smog, problemy z zaparkowaniem. W zasadzie to jest tylko studnia bez dna. No, a korsą elektryczną możesz wjechać wszędzie i nie płacisz za to. Właśnie, a dlatego rower też jakoś mi się spodobał. Tak, ja też jeżdżę na rowerze. Spodobała ta koncepcja, no, ale powiem ci, że jakoś coraz bardziej zwracam uwagę na to, zwłaszcza na te samochody, muszę zwracać uwagę, bezgłośne, właśnie elektryczne. Nawet jeżdżąc na rowerze, bo ich po prostu nie słychać. No tak, ale to jest też na dłuższą rozmowę i myślę, że z władzami miasta, bo infrastruktura naszych dróg nie była obliczona dawno temu na taką przepustowość, na to, ile aut jeździ po Warszawie i nie było przewidziane, że tyle rowerów będzie jeździć po Warszawie, że tu ludzi będzie chodzić po tej Warszawie i wszyscy się złoszczą na wszystkich, a zawsze to jest dobrze, jak mówią mądrzy ludzie, popatrzeć z każdego punktu widzenia, czyli jak się jest pieszym, jak się jest kierowcą, jak się jest rowerzystą i trzeba znaleźć jakieś takie, jak to się mówi, kompleksowe rozwiązanie, żebyśmy wszyscy żyjący w tym mieście po prostu mogli spokojnie przemieszczać się środkami, których potrzebujemy do pracy, dla przyjemności, dla podtrzymywania, nie wiem, tak zwanej kultury fizycznej i żeby nam się po prostu żyło dobrze w tym mieście. Czyli zasada po prostu współodczuwania. Tak. Zwracajmy na siebie uwagę, nie fukajmy na siebie, tak nie denerwujmy się, że ktoś jedzie na rowerze, nie denerwujmy się, że ktoś jedzie samochodem. Bądźmy dla siebie mili. O! Czy ten rower daje ci właśnie taką odskocznię do zmęczenia fizycznego? To ci daje siłę potem? Wiesz co, tak. Chodzę na siłownię i tak naprawdę potem dojeżdżam ten trening rowerem, tak? Po mieście jeżdżę rowerem. Czasem są to lepsze dystansy, czasem gorsze, ale mam wrażenie, że wiesz, najlepszym miernikiem mojego tego tutaj być może utraty wagi są spodnie, które po prostu w tym momencie już spadają mi z tyłka, a one były po prostu wypchane całym moim ciałem, w związku z tym myślę sobie, to dobrze działa, tak? Po prostu dobrze to działa. Waga idzie w dół cały czas, jestem na diecie, wiesz, chodzę na siłownię, jem zdrowe rzeczy, więc... Ale te zmiany z czego wynikają? Wiesz co, one wynikają z, no, z, po pierwsze z utraty wagi, po drugie... Ale chciałeś tracić wagę, tak? Chciałem, oczywiście chciałem, ale też... Też zbadałem się kompleksowo i chciałem, żeby coś po tej 40, że tak powiem, lekarz powiedział o mnie. No, i ku chwale ojczyzny jestem zdrowy jak byk i mam dosyć dobrze rozpisaną dietę, w związku z tym... Cały czas waga w dół, czuję się świetnie, a rower też, wydaje mi się, że to jest taka najlepszy rodzaj endorfiny, bo w sumie samochodem to trochę za szybko, że człowiek nie zdąży złapać tego... No nie zmęczy się. Nie zmęczy się. Chodzenie trochę za wolno, a rower jest czymś po środku, więc dla mnie ten rower to jest i postrzeganie miasta, i tak. Można kogoś pozdrowić, w ogóle krzyknąć na całą ulicę siema, czy tam pozdro. A...
A do tego jeszcze właśnie dochodzą te, wiesz, te fajne endorfiny, które po prostu człowiek schodzi z tego roweru i naprawdę jest zadowolony. No tak, bo ja miałem kłopot, jak trenowałem do triatlonu, że jak biegam, to jestem tak zmęczony, że w ogóle nie zwracam uwagi na to, co jest wkoło i nie cieszy mnie ani bieganie wzdłuż Wisły, ani po lesie, bo już się nie rozglądam, bo już jestem po kilku kilometrach zmęczony. Z kolei jak pływam, no to nic nie widzę, nie? widzę wodę. To widzę wodę cały czas i potem już tą wodą miałem wrażenie, że jestem przefiltrowany całkowicie. A rower jest rzeczywiście jeszcze, jak ktoś lubi jeździć sam, no to jest... No to super, ale jak się jedzie w grupie, można wymienić też jakieś właśnie zdania, o czymś porozmawiać. Ja mam taką grupę, z którą jeździmy na rowery pod Warszawę. No to to jest w ogóle jakiś czad. Zobaczcie, jaki wspaniały rzepak po prawej stronie. Dokładnie. A my jeszcze jeździmy z kolegą Jackiem, który jest fotografuje ptaki. On cały czas nam zwraca uwagę. O, zobaczcie, tu myszak, tutaj jakiś dzięcioł zielony. Właśnie to jest dźwięk dzięcioła zielonego, a tutaj musi siedzieć ta uszatka. No to rzeczywiście, czyli edukacja i rekreacja. Tak jest, moim zdaniem to są najlepsze połączenia. Zbitka. Tak jest. Powiedz mi, mówisz, że zmieniłeś dietę, przestałeś jeść mięso między innymi, tak? Tak. To już trochę trwa. Wiesz co, tak, to moje niejedzenie mięsa mogę podzielić na dwa takie okresy. Ja jestem, wiesz, wychowany na punk rocku i to środowisko jako pierwsze nawoływało do tego, żeby jednak przestać jeść mięso, bo ani to jest... zdrowe w nadmiarze, a jest to jakby dotknięte tym takim najgorszym rodzajem galopującego konsumpcjonizmu, czyli te przemysłowe hodowle, które po prostu raczej... Polega to na tych bardziej znęcaniu się nad tymi zwierzętami niż na takim być może uboju rytualnym. W związku z tym jakby pamiętam, że to dla mnie to było szokujące. Te wszystkie ziny, te wszystkie ulotki na koncertach, nawoływanie. Szerokim łukiem wtedy było to niejedzenie mięsa modne. Pamiętam, jeździłem, żeby ponieważ nic nie było można dobrego zjeść, oprócz takich rzeczy, jak można było sobie w sklepie kupić pasztet czeski pieczarkowy. Pamiętam, to był hit. Czeski pasztet pieczarkowy. Do tego buła... kiełki i to były nasze na to były nasze taki prowiant, tak. Wtedy śmiano się z ludźmi, którzy nie jedzą mięsa, a pamiętam, że jeździliśmy też całą ekipą, żeby po prostu Hare Krishna chłopaki gotowali dziewczyny za darmo, rozdając jedzenie po domami centrum, więc pamiętam, że to zawsze było takie kulturalne wydarzenie, żeby sobie pojechać i zobaczyć, kto przychodzi, być może zorientować się, czy ta rzesza tych ludzi jest większa, czy mniejsza, kto przychodzi. Różni ludzie przychodzili, bezdomni korzystali z tego i normalni ludzie zaciekawieni na zasadzie, o, spróbuję sobie samosa, czy tam spróbuję sobie ryż z grochem, z kurkumą, czy coś, więc to zawsze był taki eksperyment. Potem pamiętam, że też właśnie to współodczuwanie do zwierząt też mnie jakoś tak ruszyło. W związku z tym pamiętam, że wywieszaliśmy z Molesty plakaty Stop Wiwisekcji. Nie godziliśmy się też na eksperymenty na zwierzętach. To też rozwieszaliśmy na swojej dzielnicy plakaty własnoręcznie zrobione na przystankach. No violence, ahimsa, poszanowanie wszystkich form życia. Zaprzestańmy eksperymentów na zwierzętach. Potem pamiętam jeszcze atak na cyrk z słoikami, z farbą. Pamiętam, to jest taki nasz chuligański wyczyn, że uwolnijcie te zwierzęta, zostaw tą kozę, o co ci chodzi z tym słoniem? Po co ci ten tygrys, nie? Więc to pamiętam też atak na cyrk. Żadne zwierzę nie zostało uszkodzone. Żadne zwierzę nie zostało. Atakowaliśmy głównie pracowników tego cyrku. Nie chcieliśmy, żeby oni tam byli na naszej dzielnicy. Zawsze nas to denerwowało. Ale tak off the record. Potem, Marcin, wpadłem po prostu w taki wir już konsumpcjonizmu. Ja zacząłem, wiesz, wyszła pierwsza płyta, wiesz, jakaś taka siłowanie się z sobą, wiesz, jakaś siłownia, jakiś taki etos właśnie, wiesz, takiego, no, rapera być może z podwaliną chuligańską, więc wiesz, jakoś to tak było. Mimo wszystko myślę, że każdy jakiś taki okres swój przeszedł. Ja wtedy wlazłem, wiesz, w taki wir konsumpcjonizmu, że generalnie wtedy zacząłem znowu jeść mięso i na potęgę tłukłem to i po prostu ważyłem 105 kilo. Ludzie już nie wierzyli, że można tak wyglądać jak ja. Moja mama była przerażona i mi też nie było wcale do śmiechu, jak
nie można było, wiesz, schylić się, żeby zawiązać but. Więc to było też dla mnie tak przerażające. No i nagle w jednym momencie, też po tych kilku latach, wiesz, tego obżerania się, dwa kotlety jadłem w restauracji, rozumiem, że stawiałem ziemniaczki i surówkę. Pomyślałem, że nie, to jest koniec. Koniec z tego typu postrzeganiem siebie, postrzeganiem świata. Nie mogę sobie na to pozwolić, że na mnie to jakoś moralnie mnie to obciąża. Więc znowu wkroczyłem na tą ścieżkę prawidłową. No i tak już od 13-14 lat nie jem mięsa. Staram się nie jeść pszenicy i krowiego nabiału. W związku z tym jakby no, czuję się świetnie. Spadła mi dosyć mocno waga. I powiem ci, że pełna lewitacja jest. No, no tak, to widać to na twojej twarzy. Widać, że to sprawia ci radość, że to nie jest jakiś ciśnienie na siłę, tylko że to ci po prostu robi dobrze. A myślę, że jak człowiek się czuje ze sobą dobrze, to nie ma po prostu nic lepszego. No, jeśli przecież kiedyś nie jedliśmy tyle mięsa. Kiedyś w dawnych czasach mięso było trudno zdobywalne. Nie mówię o jakichś setki czy tysiące lat temu, gdzie w ogóle trzeba było sobie to mięso upolować. Natomiast w latach 70. czy 80. no to przecież nie jadło się, mięso jadło się raz w tygodniu i to było o wiele bardziej zdrowe, humanitarne. Zwierzęta... Być może kiedyś one też były zabijane w sposób indywidualny, jakiś taki moralny i wiesz, odarty z takiego przemysłowego, czy prądowego zabijania. Kiedyś na pewno to robiono w jakiś sposób... No nie, ta produkcja się zwiększa z każdym rokiem. I teraz to są jakieś takie ekstremalne warunki, a zwierzęta, które są przecież hodowane na olbrzymich farmach, wytwarzają bardzo dużo gazów, które szkodzą atmosferze. I wyprodukowanie kilograma mięsa, czy też wyprodukowanie hamburgera, to do tego potrzebne jest kilkadziesiąt litrów wody, a tej wody jest bardzo mało na świecie. Polska ma bardzo słabe zasoby wody. Ten poziom wód gruntowych, czy też podskórnych, tak, obniża się i to też warto o tym pamiętać, żeby zostawiać za sobą jak najmniejszy ślad węglowy, czyli oszczędzać prąd, oszczędzać wodę i oszczędzać na konsumpcjonizmie, to o czym ty mówiłeś też, żeby myśleć, czy to, co zamierzam kupić, jest mi naprawdę potrzebne, czy to służyć mi będzie na jakiś czas i czy to, co kupię, będzie opakowane w plastik, który będzie owinięty w plastik i zawinięty jeszcze w plastik, bo tego plastiku, który jest zmorą dzisiejszego świata, jest po prostu za dużo. Oceany są pełne plastiku, kontynenty są pełne plastiku. Ryby są już pełne plastiku, krótko mówiąc, zjadają już ten plastik, myśląc, że to jest jakaś zdechła ryba. A my zjadamy plastik razem z tymi rybami. Zadaniem takich ludzi jak ty, czy ja, czyli ludzi, którym coś wyszło w życiu i stali się troszkę bardziej znani niż tak zwany normalny obywatel, jest obowiązkiem teraz już mówić o tym, głosić to, jakby powtarzać i nagłaśniać, żeby ludzie zyskali większą świadomość, bo jak traktujemy coś, o czym nie wiemy i nie chcemy tego dotykać, poznawać, to traktujemy to jako złe, jako odległe coś, co chce nam zrobić krzywdę, a kiedy dowiadujemy się, czytamy na ten temat, oglądamy filmy, słuchamy innych ludzi i poznajemy, okazuje się, że to wcale nie jest przeciwko mnie, tylko to jest coś dobrego dla mnie. I też w młodzieży widzę jakby przyszłość tego narodu i przyszłość ziemi. To młodzież, te ruchy, które się dzieją i to, że młodzi ludzie zyskują świadomość, często dużo większą niż dorośli niektórzy i którzy mają odwagę, żeby działać, żeby mówić o czystości planety, o ratowaniu lasów, które rosły przez setki czy tysiące lat, a których nie da się zalesić drzewem w przeciągu 10 czy 20, tak różnorodnym, który był przez wiele lat. Dlatego my to mówimy dla tych wszystkich młodych ludzi, żeby walczyli o swoje, bo przez to, że teraz byłem też jurorem w festiwalu Dogs Against Gravity, zobaczyłem wiele mądrych filmów mówiących na temat ochrony środowiska i tam padło takie zdanie, że kiedyś planowano wszystko do siódmego pokolenia kolejnego, a teraz mam wrażenie, że ci, którzy rządzą światem, ci, którzy rządzą nami, myślą tylko o sobie, że po nas może się zdarzyć wszystko, a tutaj, a przyszłość nas nie interesuje. Tak, zawsze greedy people, czyli ludzie chciwi, którzy chcieli więcej i więcej.
Z tego przypominam, wychodziło mnóstwo wojen. Imperializm też się wiesz, bardzo mocno stygmatyzował całą planetę. I, no i zawsze to jest powód do tego, że ta krótkowzroczność po prostu jest przerażająca. Nie patrzymy daleko, patrzymy bardzo blisko, płytko i stąd też problemy się biorą. Wspomniałeś wcześniej o tym, o tej odpowiedzialności. Tak, oczywiście. Ja z taką samą odpowiedzialnością traktuję swoją muzykę i chcę, żeby ona też miała przekaz. I myślę, że całe życie próbuję do tej muzyki wkładać przekaz, bo myślę sobie dokładnie tak jak ty, że jeśli ktoś kupuje tą płytę, słucha mnie i darzy mnie szacunkiem, no to ja powinienem też w pewien sposób go obdarzyć jakąś swoją złotą myślą, jakimś przemyśleniem, nie jakąś pierdołą, tylko rzeczywiście jakąś odważną tezą, żebyśmy mogli wszyscy sobie na przykład nawet o czymś porozmawiać na tym koncercie. Chciałbym, żeby ludzie się zastanawiali, słuchając mojej muzyki, słuchając moich tekstów i no, próbuję to robić. Wiem, że to się dzisiaj czyta być może mniej komercyjnie czy popularnie, jak po prostu teksty po prostu zrymowane czy opowiadające o życiu rapera. No tak więc tak, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby ludzie tak zwani znani inspirowali następnych i kolejnych. Jest to szalenie ważne, żeby w ogóle ta informacja nie przechodziła jako fake news po Facebookach, po mediach społecznościowych, tylko uwiarygodniona jakąś postacią, jakimś człowiekiem, jakimś ważnym człowiekiem dla kogoś, miała tą nośność postaci zrozumienia. Co możemy zrobić, żeby ograniczyć ilość plastiku, czy też ograniczyć właśnie ten ślad węglowy? No, chyba każdą zmianę należy zaczynać od siebie. Jeśli zaczniemy kupować warzywa, nie wkładając każdego warzywa do jednej siatki, użyjemy po prostu tego plastiku lub tradycyjnej cebulówki, siatki cebulówki warzywnej tak zwanej. Czy będziemy, generalnie nie gromadzić w domu bezsensownego plastiku. Postaramy się nie kupować napojów w plastikowych butelkach i albo pić kranówkę, albo pić w szklanych naczyniach, albo wielokrotnego użytku do chemii gospodarczej kupować rzeczy. Bardzo dużo firm już teraz to proponuje. Zatem zaczniemy tą zmianę od siebie, a to jest moim zdaniem już wielki sukces. Zawsze wtedy można metodą inspiracji zaprosić do tego znajomych, żeby tak robili, swoich przyjaciół i ta inicjatywa się rozszerza. Jak wrzucony kamień do wody z kręgami, które się rozchodzą po wodzie. I chyba to jest taki pomysł. Ja bym więcej wymagał od producentów plastiku, żeby, jeśli już produkują ten plastik, a są takie firmy, to żeby starały się w jak największe, jeśli nie uda się w 100%, to być odpowiedzialnymi za to, żeby ten plastik właśnie odbierać i go recyklingować, przetwarzać go. Wiadomo, że plastiku nie da się przetwarzać w nieskończoność, ale przetworzyć go tyle razy, ile to tylko jest możliwe i w niedługiej przyszłości po prostu od tego plastiku odchodzić. A tak jak mówisz, to co możemy robić i czym zaświadczać zmiany w swoim życiu, to swoim postępowaniem. Ja piję kranówkę i my w domu pijemy kranówkę. Ta woda w Warszawie jest naprawdę niezła. Wszędzie, gdzie idę, to biorę ze sobą tę samą butelkę i ją napełniam, czy idę na siłownię, czy też właśnie idę na rower, to napełniam kranówką. Ale też zaczęliśmy prosić od kilku lat już w produkcjach filmowych, w których biorę udział, żeby naczynia w cateringu albo były wyprodukowane z biodegradowalnych materiałów, albo żeby po prostu były to, tak jak widziałem, w kilku miejscach na świecie, były to normalne takie naczynia gliniane, które mamy wszyscy w domu, zwykłe talerze, czy to na zupę, czy ceramiczne, też na drugie danie, ceramiczne, tak jest, i zwykłe metalowe sztućce, które po skończeniu posiłku, resztki, które są bio do kompostu, to, co się nie zje do śmieci, talerz do wody, sztućce do drugiego pojemnika, to się wszystko w zmywarce wypierze i będzie do kolejnego użytku i wody zmarnujemy mniej i plastiku nie zmarnujemy w ogóle, nie zużyjemy. I na początku
patrzono na mnie jak na dziwaka, dlaczego, po co to, ale potem im większą świadomość i większy zasięg to zdobywało, to jakby kolejne produkcje nie miały z tym problemu. Podobnie jest, jak już mówiliśmy właśnie o ludziach, którzy nie jedzą mięsa. Kiedyś stosunek w ekipie filmowej był, myślę, kilka osób na kilkadziesiąt, a teraz niemalże jest to połowa ludzi nie jedzą mięsa, więc kucharze, ostatnio mieliśmy przy Ryniach Jarka, wspaniałego kucharza, który po prostu takie rzeczy czarował do jedzenia, że nawet ci, którzy jedzą mięso, jedli te potrawy bez mięsa. No tak, tutaj chyba tej zmiany nie należy się bać. Zawsze mówię i zawsze używam takiego argumentu. No, na polskim talerzu buraki mielone, ziemniaki, kto wygrał? No my, 2-1. W związku z tym nie należy się tego bać. Na polskich stołach, z tego co widzę, jest zawsze jakieś jedno mięso, ale 3 lub 4 rzeczy, które są fasolka, czy sałatka, czy mamy ziemniaczki, czy mamy buraczki, prawda? Dużo więcej jest tego. A żeby zachować homeostazę, czyli stan taki, w którym nie chorujemy, jesteśmy... Nasz organizm ma wszystko, co potrzebuje do tego, żeby się bronić przed wszystkimi chorobami. To jest właśnie ten bilans, który dają nam rośliny i warzywa. Mam wrażenie, że mięso już dzisiaj, po tych wszystkich badaniach, udowadniają naukowcy, że jest i rakotwórcze, i nawalone chemią, i zakwasza organizm. Więc jest, tych argumentów jest gro za tym, żeby jednak zrezygnować z tego. Białko roślinne, coraz bardziej popularne. Dostałem ostatnio paczkę, słuchaj, na siłownię, wiesz, plant białko. I wiesz, roślinne. Także już widzę, no tak, że... Najsilniejszy człowiek na świecie jest weganinem. Tak, więc dzwonił do mnie nawet jeszcze jakiś ostatnio... Lewis Hamilton, bo też jest weganinem, dzwonił do ciebie. Tak, nie, ale dzwonił do mnie jakiś sędzia kulturysta, który chce założyć brand związany z białkiem roślinnym i żeby móc produkować i z hempu. Czy ja mogę go skierować do firmy, która może mu to białko roślinne dostarczać z marihuany? Tak, oczywiście. Znam takie dwie firmy, natychmiast go skierowałem i myślę, że ku uciesze wszystkich facetów na siłowni będzie można teraz mieć takie białko w domu i stosować z powodzeniem na siłowni. Panowie, nie bójmy się. Do roboty. Wracając do samochodu, w którym siedzimy, Corsy elektrycznej, Opel obiecuje, że do 2024 roku wszystkie jego modele będą miały wersję elektryczną. Już niedługo wychodzi Mokka elektryczna. Ja mam przyjemność jeździć na co dzień Grandlandem, który jest hybrydą typu plug-in, czyli możesz ją sobie doładować z gniazdka. Oczywiście, że wyprodukowanie takich samochodów jest także obciążające dla środowiska, ale przewaga samochodów elektrycznych, tych, które mogą poruszać się po mieście, szczególnie na prądzie, jest taka, że nie emitują żadnych gazów obciążających atmosferę w mieście. Tym samym przyczyniają się do tego, że smog jest po prostu mniejszy. Dlatego jeśli w ogóle nie jest ci potrzebny samochód, to nie będę cię na siłę namawiał, ale jeśli samochód czasem jest ci potrzebny i pokonujesz większe dystanse, to chciałbym, żebyś sprawdził tę Corsę elektryczną, bo tak jak powiedziałem, ma swoje plusy. Możesz przemieszczać się szybciej, bo pojedziesz bus pasem i zaparkujesz za darmo, bo samochody z zieloną tablicą, za nie płaci się za parkowanie, a oprócz tego jest cicha, zwrotna, bardzo dobrze się ją parkuje i bardzo fajnie przyspiesza. No to idealna oferta dla mnie, nie ma to tamto. Już na tym, w tym centrum to tam zaświecił tą zieloną rejestracją, tak ci powiem, Marcinie. No ale słuchaj, tak jak rozmawiasz o tych samochodach, to rzeczywiście tak jakoś teraz mnie do mojej głowy przyszła myśl, że ludzie teraz kupują również mieszkania, chcą mieszkać, chcą na ogół zaparkować w swoim garażu ten samochód. Myślę, że to jest świetna okazja, żeby również deweloperów zaprosić do tej akcji i powinni produkować miejsca garażowe natychmiast już na wyraźne polecenie lub standardowo gniazdka, żeby móc ładować samochody. Myślę, że ten duet Opel plus na przykład deweloper to jest świetna sytuacja, żeby ludzi zachęcić. Mogą być nawet od razu związane z tym na przykład w ogóle zniżki, pewne jakieś udogodnienia dla tych ludzi za to, że właśnie podjęli taką decyzję, więc no to jest też fajny temat. No tak, najlepiej byłoby, gdyby takie mieszkania, czy też duże budynki były budowane w sposób taki, że na przykład na dachu jest posadzony taki mini las,
czyli są jakieś krzewy albo drzewa, że tam mogą sałateczkę sobie zrobić, że tam mogą żyć pszczoły, a oprócz tego, że tam jest fotowoltaika i że ten prąd na ładowanie samochodu jest jeszcze tańszy, a w garażu jest zamontowany wallbox, dzięki któremu zatankujemy prądem, czyli naładujemy samochód o wiele szybciej. Tak, to byłoby życie idealne. Moim ideałem jest w ogóle coś takiego, że samochód jest wyprodukowany ze środków w ogóle biodegradowalnych, czyli że samochód może się rozłożyć, że ma na tyle paneli słonecznych, że nie potrzebuje żadnego ładowania elektrycznego, czyli nie potrzebuje w ogóle węgla i porusza się po prostu poprzez energię słoneczną lub też wmontowane w drogach jakieś magnesy albo taśmy ładujące. I to byłoby, mam nadzieję, tego, że jeszcze zderzaki z magnesami, żeby nie móc się w ogóle rozwalić, żeby zderzyć i wytwarzające woń samochody. Także na przykład przejeżdża kogoś taki Opel. O, Marcin, jak ładnie pachnie. Jezu, jak kwiatuszkami zapachem. Fiołki, czy rozumiesz ten? Gerbery, czuję go. Piotrze, to powiedz, co u ciebie w życiu twórczym. Ajajajajaj, się dzieje. Wiesz, obecnie promowany jest i premierowo pokazywany film o moim składzie Molesta, więc na festiwalu Dog Against Gravity, na którym ty jesteś jurorem, pojawił się i on. Także fala spotkań z ludźmi, fala spotkań z publicznością. No i tak jeżdżę i się spotykam. Jest bardzo miły odbiór, ludzie biją brawo, jest aplauz na sam koniec filmu. Film jest dosyć dobrze zrobiony, więc jakby ja jestem pozytywnie zaskoczony. A czy wy jesteście też współtwórcami, oprócz tego, że jesteście bohaterami tego filmu? Nie. Wyprodukował to Maciek Ostatek, wyreżyserował Bartek Paduch, twórca wcześniej dokumentu o trójmiejskiej scenie alternatywnej Totart. Ku uciesze wszystkich, ten film trafi do szerszej dystrybucji, będzie go można zobaczyć w dużych kinach na terenie całej Polski. Widzę, że przyszedłeś z książką tutaj. Mam prezent. Czy to książka dla mnie? Słuchaj, prezent mam dla ciebie. Tak, wydałem książkę, słuchaj. I w zasadzie... Brzuchomówcy. W zasadzie to, co tutaj w tej książce jest, to jest w grubej mierze to, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Zaprosiłem różnych swoich przyjaciół artystów, żeby opowiedzieli mi o swoich zmianach, o swoich nowych przyzwyczajeniach, nawykach, o tym, jak modyfikowali swoje gusta, jak podróżowali po świecie, jak wspominają swoje domy rodzinne, jak gotują, jak postrzegają dzisiejszy świat. Więc jest 11 wspaniałych gości, 22 przepisy oraz przepis dla pieska i kotka. Fantastycznie. A książka jest zrobiona z materiału biodegradowalnego. Tak? Oczywiście. Słuchajcie, pokażę wam, jak szeleści ten papier. On naprawdę szeleści. Sześć szeleści inaczej. Słuchaj, to niesamowite, bo ja mam dla ciebie także książkę, którą wydałem w zeszłym roku na ratunek. I żeby było ciekawie, jest także 11 rozmówców. No to mamy macz. Którzy pomagają zwierzętom i to są naprawdę pasjonaci, miłośnicy przyrody oraz zwierząt. A są obrazki i zdjęcia? Są obrazki. Tak jak w twojej książce są bardzo ładne obrazki. I też jest zrobiona z materiałów biodegradowalnych. Także wymieniliśmy sobie koszulki po meczu. No tak. I widzimy się na następnym spotkaniu. See ya, trzymajcie się. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Naszą dzisiejszą rozmowę napędzał Opel. Dziękuję, że byliście z nami. W przyszłym tygodniu zapraszam na spotkanie z Marcinem Korolcem, który jako prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych przybliży nam technologię związaną z nadchodzącą rewolucją w motoryzacji. Do usłyszenia.